Witam wszystkich bardzo serdecznie w Devil Vlog. Cwaj. Dzisiaj będzie o pogramianiu Januszy. Będzie o niszczeniu Januszy. Więc tak. Takie fajne mam w domu pomieszczenie, gdzie instalacja była zjanuszowana. Tak bym chciał sobie opowiedzieć. I zaczynamy nad ziemią. Tak. Ponieważ tak, instalacja wygląda w ten sposób, to jest gniazdko, to nie jest moja praca, to nie. Nie zabierałem się za gniazdko. Tu jest gruby przewód, dość dobry. Wcześniej to było takie o cienkie coś, do 2,5 ampera to by nie wytrzymało. Na górze i tak już dość, nie widać, nie najlepszy kabel, bo to jest bardzo ciekawy kabel, bo on pierdyliard żył, które są dość cienkie. I ten kabel też w przyszłości będę musiał wymienić. Dobra, to jest wszystko ładnie kostką połączone. Tutaj. I tutaj leci kabel na dół. No i okej. I w ten sposób przewodem prąd płynie do komnaty czarodzieja. I tu dzieje się cała magia. Otóż zapomniałem włączyć tam prąd. Dobra, i to jest to burdello. Tak więc, cóż, co mogę powiedzieć o tym miejscu? Tutaj mamy kabel, to jest mój profesjonalny pokazywacz, który biegnie z zewnątrz do tej puszki, gdzie się on rozdziela. Jeden trzyżyłowy idzie tam, tutaj idą dwa dwużyłowe. Jeden kabel dwużyłowy idzie do, tutaj nie widać włącznika światła, a drugi tutaj do tego gniazdka, które nawet jest dobrze spolaryzowane. Teraz tak. Ten kabel leci tu z tym sufitem i właśnie hejt na płaskie śrubki. Takie właśnie płaskie śrubki. O to chodzi. To jest najgorsza rzecz, jaką szatan mógł wymyślić po to, żeby właśnie robić takie rzeczy z palcami. Ja to zrobiłem sobie wkrętarką. I tutaj mamy źródło światła, lampę, żarówka 100 W, bo tu i tak się rzadko używa. To są gniazdka, oczywiście równie działające. Proszę bardzo. I teraz taka fajna puszeczka. I to jest chyba najbardziej pogromienie Januszów, jakie tylko da się zrobić. To jest właśnie to. Szybko złączki. Jedna, druga i trzecia. To jest wszystko połączone szybko z łączkami, tak żeby po prostu nie robić tego starymi jakimiś puszkami, co pamiętają Stalina. Tutaj już jakiś Janusz powiesił to, jakiś drut, nie wiem co to jest. Co prawda nie będę tego wywalał, nie mam na to ochoty. No i cóż, jeśli chodzi o przewody, tu jest dość wystarczający przewód. Jeśli chodzi o też uchwyty, to jest właśnie takie trytytkowe zaciski. Tutaj są takie zwykłe na śrubki, takie dociskowe. Trochę mniej dobre, gorsze, ale jeszcze jakieś może ciekawe rzeczy znajdę do opowiadania. Ogólnie zrobiłem to dwa dni wszystko, bo tak wyszło. I po prostu coś jeszcze znajdę to. Tutaj tak, by the way, stoi pojazd, który się pojawi w odcinku na kanale, kiedyś to było. Jest oczywiście Fiat. To jest takie przykładowe nagranie z Coolpixa L29. Tak więc cóż, jakbym chciał polecać jakiś tani aparat do nagrywania, no to polecam właśnie tego Coolpixa L29, bo nie ma tu problemów jakichś z szybkimi zmianami kierunku, jest to w miarę ok. Stabilizacja jest niezła, bym powiedział, że jest dość duża. I nawet jak tak, myślę, że jak tak trząsę, to tragedii nawet nie ma. Jakieś sportowe akcje by się dało tam na pewno nagrać dość dobrze. Jeszcze problem ze światłem, bo jest dość ciemno, jak widać, już się wieczór zaczyna robić. I myślę, że tak zakończę Devil Vloga 2. Bo w sumie nie mam nic
innego ciekawego do pokazania. No chyba, że... Chyba, że tą starą jabłoń. Tak w ogóle to żegnam się z wami z dachu. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia w Debil Vlog. Thank you.